Siemanka, witajcie w dzisiejszym filmiku i dzisiaj zaczynamy nową serię. Seria z książką pod tytułem Tom pierwszy i Tom drugi. Wiem, że bardzo długo czekaliście na tą serię, ale chciałam ją dopiero wtedy zacząć, jak dostałam nową kamerę, którą właśnie nagrywam. I zapraszam Was dzisiaj do filmu, który jest dosyć kreatywny, bo będę robiła zadania bardzo, bardzo kreatywnie. I myślę, że ten czas spędzicie bardzo kreatywnie i jeżeli macie którąś z tych książek, to może nakłonicie się sami, aby zrobić te zadania podobnie jak ja, lub tak samo jak ja, lub któreś z tych zadań zmotywuje Was do zrobienia tego zadania samodzielnie, albo zrozumiecie go jakoś inaczej. Więc jeśli ktoś jest ciekawy, to zapraszam właśnie do wzięcia też udziału w tym konkursie z tych dwóch książek. Konkurs będzie polegał na tym, że tam nic nie ma do wygrania. Tytuł. Trzeba napisać w komentarzu tytuł, ale nie wiem czemu. I nie wiem dlaczego nie nazywam tej książki jakoś sama. Nie mam zmiany twórczej do pisania tytułów książek i w ogóle. I zastanawiam się nad tym, czy zrobić tytuł w jednej i drugiej taki sam, tylko po prostu będzie tam drugi, a tam pierwszy. Czy zrobić dwa oddzielne tytuły książek. Więc to już też zależy od Was. Jeśli chcecie dwa oddzielne tytuły, to piszcie w komentarzach dwa tytuły. I dajcie taki ten. I napiszcie tą pierwszy czy tą drugi. Więc myślę, że taka seria na moim kanale się Wam spodoba. No, to zapraszam do kreatywnego spędzenia czasu w tym filmie. Pa! Zacznijmy od pierwszego tomu. I może najpierw wpiszę tutaj autora. A tytuł będziecie musieli pisać w komentarzach, jaki to ma być tytuł. Więc no, myślę, że któryś tam wybiera. Teraz autor. Pisze chyba swojego nicka. Dobra, i jak uporam się z tym i z tym, to się do Was odezwę. Dobra, ja już się uporałam z tamtym zadaniem, więc przechodzimy do wypełnienia zaległy się do książki i nie. Nazwisko. Hasło. No, myśleliście, że wam podam hasło? Niestety nie. Co będzie hasło, a weź. No, to zaloguj się do książki i zaraz zabieramy się za pierwsze zadanie z tomu pierwszego. Zadanie numer 1. Utwórz nową zakładkę. Więc dobra, do tego zadania potrzebuję moich cudownych nożyczek, które tutaj mam. No, ale najpierw pokolorujemy to, bo chcę, żeby ta książka była wykonana kreatywnie, więc jak pokoloruję, to się do Was odezwę, bo będę musiała to wyciąć, zrobić zakładkę. Ja tak Wam pokażę, jak to koloruję. Może się nie zanudzicie. Nie wiem, czy to zrobić na jeden kolor, może ten napis, czy zrobić na więcej kolorów. Tak. Może zrobimy na kolorów. Będzie ładniej wyglądać. Ja tutaj kończę malować. Zaraz. Dwutwórz. Naprawdę ja mam manię kolorowania. Teraz będziemy malować zakładkę i wycinać ją za chwilę.
Dobra, napis skończony. Teraz kropki odkładamy, bierzemy nożyczki i wycinamy tą piękną zakładkę, ale nie, ja muszę pokolorować tą. Ojejku, przyciągłam. Ja nie lubię przyciągać. No ale. Okej. Może jeszcze później pokoloruję tą zakładkę jakoś bardziej elegancko. Nie wiem, i modlę się, żeby to wyszło w miarę równo. Dobra. Jakoś to wyszło. Teraz mam na jakiś kolor kolorować. Może tak fiolet. Będzie ładny. Może taki fiolet. Albo zrobię jakąś przechodzącą. Nie wiem. Po kilku minutach zastanowienia stwierdziłam, że pokoloruję na fioletowo. Że niczego więcej nie będę robiła, no. Więc tak, to jest taka moja zakładka i ją tutaj wsadzę sobie na pamiątkę i dokładnie to wygląda. Więc przechodzimy teraz do zadania numer 2. Drugie zadanie brzmi kostka dobrych wyborów. Więc tak, może najpierw ją pokoloruję. No i dopiero zacznę może coś robić z nią, wycinać, bo myślę, że będzie trudniej właśnie mieć ją wyciętą i pokolorować, niż pokolorować i później ją wyciąć. Nie wiem, może ja wszystko pokoloruję na żółto. Takie emotki. Dobra, to jest pokolorowane. I tak stwierdziłam, że kostkę pokoloruję na przyszłe kolory. Więc tak na przykład tutaj będzie czerwony. W ogóle ta kostka będzie cała kolorowa, tutaj może być zielony. Nie wiem, tu mam kolor, więc no, więc zobaczę. Tak więc wygląda moja kostka. Teraz biorę nożyczki. No, wiem, że to jest krzywo. I zabieram się do wycięcia i wam pokażę, jak będę to sklejać. Ja to sobie tutaj sklejam tą kostkę. I tak, to trzeba tutaj przykleić. Dobra. Już wiem gdzie. Jakoś tu. Dobrze, ja to składam. Dobrze. To jest kostka. Się mi źle klej skleja. Dobra. Ała. Teraz trzeba te trzy kawałki. Ten. I ten. Dobra. Nie wiem, czy to tak miałeś, ale chyba moja kostka nie jest taka równa, ale jest. No, dobra. To muszę jeszcze tutaj przyklejać. No, ale jest kostka. Także to zadanie zaliczamy. Przechodzimy do zadania numer 3, czyli już ostatniego z pierwszego tomu. Zadanie numer 3. Ta strona zaraz się wyładuje. Dodaję jej energii. Więc już jej zaraz dodam. Tylko chwilę i jej dodam energii, więc może nie będę nawet tego włączyć. Tu. Dobra.
Od razu jak zobaczyłam to zadanie, to sobie właśnie tak pomyślałam o takim szybkim tutaj wymalowaniu tego. No, a to sobie już pokoloruję za chwilę. Więc przechodzimy do tomu numer 2. W tomie numer 2 oczywiście autora muszę dodać i tytuł będzie polegał na tym samym, tylko trzeba będzie po prostu dwa tytuły do tomu pierwszego i drugiego. Ja już pisałam autora, nie tytuł, autora. I tutaj w tej przyciszce. I tutaj już odbiłam swojego palca, ponieważ miałam całego brudnego i nie chciałam to brudzić w kamerę, jak właśnie jak to nagrywałam. Więc tak, tutaj jest odbity mój palec. Zaczynamy. Twój awatar. Muszę narysować mojego awatara. No to mi się tak dosyć farbują włosy, więc to pokoloruję tak. W ogóle każdy mówi, że ja farbuję włosy, a ja mam właśnie naturalny taki blond z podspodu. Tu. No, mam takie włosy mniej więcej. Ale nie są jakoś równo przecięte, więc rysuję jakoś tak. Tym żółtym przejadę chyba. Teraz tak. Oczy może być czarne. Ja zazwyczaj rysuję kropki. Ja w ogóle nie wiem czemu, ale ja najpierw zaczynam od włosów, a dopiero później rysuję twarz, więc to jest dziwne. Dobra, teraz tak, twoje imię. Może tak. Twoje imię. Twoje zainteresowania, jak już pewnie się domyślicie, zakryję. Wow, mój podpis. Proszę bardzo, macie mój podpis. I od razu, jak mi się tak przypomniało, pytaliście się, jak się będę podpisywać właśnie na spotkaniach. Będę się podpisywać linkiem. Tutaj wy wiecie, że ja mam manię kolorowania wszystkiego, chociaż w szkole mi się nie chce kolorować, no ale wiecie, tak to jest zawsze. A tym strzałkiem zielonym. Zawsze mi się strzałki kojarzą z zielonym kolorem. Nie wiem czemu. Dobrze. Jeszcze może to tutaj pokolorujemy. Tu już nie musimy kolorować. Chyba narysuję jeszcze tutaj bluzkę jakoś. Żeby nie było jakąś niebieską. Ale mam dziwne małe ręce, no ale dobra. Awatar to może być. No. Więc tutaj mamy skończone. Zadanie numer 1. Zadanie numer 2.
gorąco. Na tej paski, skrót, spódnicy, odsłonęli. Więc ja to najpierw, tak jak robię to zazwyczaj, pokoloruję, tylko to przewinę i albo skrócę, żebyście nie musieli patrzeć, jak koloruję. Zobaczcie, to wymyśliłam, że o, tutaj ma takie promyczki, że to jest słońce. No, bardzo fajny pomysł. Dobra, już skończyłam kolorować, więc teraz to ponacinamy. Szczerze nie wiem, czy tu też, no ale chyba tak, bo jakbym tylko odtąd zaczęła, to właśnie tutaj jeden, wow, moja kamera, to by później jeden patyk został taki trochę brzydki, więc jak wytnę, jestem uporem, to wam pokażę, jak to później będę tak chciała. Już tutaj wycinam ostatni pasek i tak. Najpierw to nie wiedziałam dokąd, ale później tak sobie pomyślałam, że to tej linii. I tutaj już to musiałam dorysować. To na moim starym kanale to robiłam, więc to już jest dorysowane i pokolorowane. Więc teraz co, ucinamy te paski tak. Ojej, tutaj mi się nie dokolorowało. Więc ja nie wiem dokąd ja tam, ale... Może dotąd. Tutaj na chwilę dwa, trzy, to znaczy. Będzie miała tak troszkę. O, nawet równo. Nie wiedziałam, że tak równo mi wyjdzie, ale. Dobra. Idziemy dalej. Okej. Okay. Jej, nawet równo. To i tak troszkę za bardzo obcięłam, bo tutaj już jej spodnie widać, no ale cóż, zrobiłam jej taką tunikę bardziej, nie sukienkę. No. A więc tak, może lepiej jak go na spodnie lepiej będzie. No. Nie wiem, ale teraz tutaj musi być chłodno. Dobra. I wspominając o tym, przechodzimy do zadania numer 3. Sorry, zadanie numer 2. Zadanie numer 2, co tak zaskoczyło pana węża. Więc tak, węże za chwilę pokolorujemy. A ja teraz to napiszę. Co mogę zaskoczyć pana węża? Okej, ja już skończyłam. Aha, jeszcze tutaj mam. Tak, to sobie możecie przeczytać, zanim ja tutaj dokoloruję. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale ja tak z ciekawości sprawdziłam na YouTubie i nie jest was już 42 subskrypcje. Jest was 105. Też pewnie i tak jak wstawię ten filmik, to będzie trochę więcej, więc przepraszam, ale napiszę 105. 105. Naprawdę te subskrypcje się tak szybko zmieniają, że ja nawet nie nadążyłam po prostu z tym. Napisałam 42, a popatrzyłam za chwilę i tutaj już miałam 60 ileś, no i w końcu 105. Także no przepraszam was za to. No i tak, co zaskoczyło pana węża? 105 subskrypcje. Dziękuję i ponad 1000 wyświetleń, to też jest źle, bo tam było ponad 5000 wyświetleń, więc zmienię to jeszcze raz. Ponad 5000 wyświetleń. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo za tyle wyświetleń. Przechodzimy do zadania numer chyba 3. O Jezu. Zadanie numer 3. Zaprojektuj koszulkę gorilowi. A więc ja klasuję kredki tutaj z boku. No więc może najpierw pokolorujemy ten tutaj napis, bo jak wiecie, ja mam manię kolorowania, więc tak pokolorujemy ją na kolorowo. Daję, ja to lubię robić. I mogę wam od razu powiedzieć, że za niedługo będzie konkurs i do wygrania będzie książka. Więc też się bardzo cieszę. Zasady będą bardzo proste, więc już niedługo możecie spodziewać się właśnie takiego filmu z rozdaniem jednej książki. To znaczy z konkursem, gdzie można właśnie wygrać jedną książkę.
I to mamy na zielone pokolenie, bo tak ładnie. Ten zielony mi się strasznie podoba. Ogólnie zielony to mi się kojarzy też z trawą, ale mi się kojarzy z bardziej kolorem takim wesołym. Nie z takim właśnie ponurym, tylko taki wesoły kolor. Dobra. Teraz kolorujemy tego goryla. Będziemy mu za chwilę projektować. Koszulkę mu, tak, zapomniałam, że będziemy mu koszulkę projektować. Aha, a ja to może tu zrobię bardziej jasne. Te ręce i nogi. Zrobię mu jasne, a wszystko zrobię mu ciemne. I to tak myślę, że tak będzie ładnie wyglądać. I mam nadzieję, że mnie słychać. Dobra. A buzi też nie wiem. To może tutaj buzia na czerwono pokolę. To jest buzia? Nie wiem, czy to jest buzia. Dobra, to ja buzi nie koloruję, bo później nie muszę na jakąś kupią. Dobra, i to na ciemniejszy kolor. I naprawdę nie wiem, czy to jest buzia, czy coś. Ale dobra, pokoloruję to może na czerwono. A wy mi może w komentarzach napiszecie, czy to jest naprawdę buzia. Ale teraz jak tak patrzę, jak jest pokolorowane, to to wygląda jak buzia, więc... Więc dobra, nic się nie odzywa. Teraz nie mam pomysłu na zaprojektowanie tej koszulki. Nie wiem, w jaki sposób ją zaprojektować. I nie wiem, co tam w ogóle narysować. Nie mam kompletnie pomysłu, nawet w jakim ona może być kolorze. O, jak walczyć? No dobra. Wow. Dobra. Zajmuję się tym zadaniem, a nie tamtym. Może. Już wiem. Dzisiaj mi to trzeba tylko tak trochę dać pomyśleć. No zielony, bo mi się zielony bardzo. I tak. Czas się zbliża szkoła. To chyba kartę. To narysuję kredki. Tak ładnie ten żółt wygląda. Szoko musiałam umyć. I to będzie ciemny taki koniec. Taki. O. Nie wiem, czy to w ogóle wygląda jak kredka, no ale... Ale dobra. I tutaj będzie jakiś piórnik, taki kółko, wiecie, są takie piórniki kółka. To ja takie spróbuję sobie narysować. Mniej więcej. Tak. Dobra. Nie wiem, co jeszcze narysować? O, gumkę. Moja gumka będzie kolorowa. Nie, niebieski już był. Moja gumka będzie fioletowa. Taka mała. Dobra. Tę koszulkę pokoluję na pomarańczową. Bo to w końcu nie wiadomo, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, ale chyba goryl to jest taki chłopak. Gorylica to była dziewczyna, nie wiem. No ale cóż, to jest taka koszulka pomarańczowa, jest taka, no może trochę bardziej dla chłopaka, ale taka uniwersalna bardziej. Jakbym jutro była na różowo, to tak słabo by troszeczkę. Wiecie, ja to tak trochę lubię kolorować, ale czasami byle jak koloruję, więc się nie obraźcie. Dobra, zaprojektuję koszulkę gorylowi. Skończone. I tak sobie myślę, że jak znajdę jakieś fajne zadanie, to zrobimy zadanie numer 4, bo właśnie bardziej powiem wam, że bardziej ten tom drugi mi się spodobał. Bo tutaj jest więcej takich fajnych zadań. Więc idę szukać. Okej, zaczynamy zadanie numer 4, bo bardzo mi się to zadanie spodobało z lekcją fryzjerstwa. Lekcja fryzjerstwa, poobcinaj paski, ogól, brodę. Takie to dosyć fajne, tylko tutaj chyba muszę to wyciąć. Tak, to już pokolorowałam kiedyś tam. Jeszcze nie nagrywając na YouTubie. No ale. Dobra, to
to chyba trzeba tutaj wyciąć. Czekajcie, to trzeba tutaj wyciąć. Później te paski jakoś, tak? Bo jakbym wyciąła całego, tylko to... No. Bo ja to może tutaj wyrwę. Wiecie, że ja nie lubię wyrobić. Dobra. Tak, o. Co więcej? Może najpierw ponacinam tu paski. Później zrobię całą brodę i się do was odezwę. Czemu ta kamera mi się tak rusza? Nie wiem. Jak już się pewnie spodziewaliście, pokazywałam też ten napis tutaj. Nie wiem, czy to widać. Może wezmę kamerę. Pokolorowałam. Teraz siedź. Dobra, siedź. Pocięłam te wszystkie paski. Ta strona wygląda teraz tak. I teraz będę je obcinać tymi nożyczkami. Tylko tak ją gdzieś dotąd przytnę, tak jakoś spróbuję to zrobić równo. Chociaż wiem, że i tak mi to nie wyjdzie, bo to tak zawsze jest. Wezmę może tutaj, o. Taka paska. Najpierw wezmę tak. Przycięłam to tak krótko, żebym później nie żałowała. Tak jak było z tą spódniczką. Tutaj tak już nie wyszło. No ale... Fryzjerką nie zostanę. O Jezu. Dobra, to się za chwilę dotnie. Tutaj. Jak na razie się modlę, żeby to jakoś... O tu. Żeby to jakoś wyszło równo chociaż. Czekaj, kto zapuszcza taką długą brodę. Później przychodzi, żeby ją obciąć. Ja czuję, że tu mam krócej niż tu. Czekajcie. Tutaj mam taki centymetr 3, a tu mam 2. Ja wiedziałam, że to będzie krócej, no ale... Dobra. Tnę dalej, nie? Bo się zaraz mój niby klient denerwuje. Śmiesznie wygląda. Przytnę mu jeszcze tak troszkę. Tak, tyle. Wow. To i tak nierówno wychodzi. O, tak z tym brodą już lepiej wygląda. Ale będę miała później sprzątania. To jeszcze tak trzeba przyciąć. Dobra, to trochę dziwnie wygląda. To jest taka nierówno przycięta. Dobra, ja zostawię, bo za chwilę to zrobię. Tak, to już tak. Dobra. A to przecież nic, nie? Bo to się utnie. Będziemy już nie przyciętą brodę. Albo mój po prostu utnę. I problem z głowy. Taką krótką. Dobra, ja już do was wracam po kilku tam chyba minutach. Nie wiem, czy to aż tak długo trwało. I myślę, że ta seria się wam spodobała. Przypominam wam o konkursie, o napisaniu tytułu dla tomu pierwszego i chyba drugiego tomu. Pytacie się, czy tom trzeci też będzie. Kiedyś tam na pewno będzie. Na razie chcę zrobić jeszcze jedną serię na moim kanale, którą też będę właśnie robiła tak samo jak tą. Te dwie książki. Będzie to ABC mojego stylu, moje modowe życie. I tam będzie mega fajny konkurs. Do wygrania będzie książka, ale to dowiecie się w następnym filmie. Jak ta książka już przyjdzie, jak zrobię z nią
filmik. Więc to by było na tyle. Myślę, że taka właśnie seria Wam się spodobała. Pamiętajcie koniecznie o kciuku w górę, o subskrypcjach i o napisaniu tytułów dla książki lub dla tych dwóch książek. I do następnego filmu. Pa!